ustęp 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, artykuł 19 punkt 1 litera A i artykuł 19 punkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, dziennik ustaw z 2014 roku, pozycja 849 z późniejszymi zmianami w związku z obwieszczeniem ministra finansów dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku. Monitor Polski z 2013 roku, pozycja 724. Rada Miejska uchwala w 13 grudnia. W uchwale nr 45 przez 317 przez 14 Rady Miejskiej w Rzeźnicach z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Rzeźnicy dziennik urzędowy województwa małopolskiego 2014 roku, pozycja 487, paragraf 2, ustęp 2, punkt 1 otrzymuje brzmienie. Pana Dariusza Zabawę na terenie miasta Rzeźnice, paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rzeźnic. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 52 przez 300. 74 przez 14 Rady Miejskiej w Rzeźnicach z dnia 26 września 2014 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Rzeźnice. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Kto jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Dziękuję. I przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały budżetowej gminy Rzeźnice na 2015 rok. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja króciutko jeszcze odniosę się do uchwał, które były podjęte, ponieważ one dość szybko przebiegły, a z tą myślą, którą na początku mówiłem, że wszystkie materiały ukażą się na stronie internetowej, dlatego ci, którzy popatrzą na stronę internetową, a będą chcieli coś z naszej sesji wiedzieć na ten temat, zapewne dostęp do tych materiałów źródłowych będzie jeszcze utrudniony, bo to zaczynamy od następnej sesji. W związku z tym ta uchwała ostatnia dotyczyła oczywiście zmiany osoby, która będzie inkasentem na placach targowych gminy Rzeźnice, na terenie Rzeźnic, przepraszam. Na terenie Rzeźnic i tutaj powierzono to osobie, która jest zatrudniona na stałe w gminie Rzeźnice. Następna uchwała była uchwałą dotyczącą lokalnej grupy działania i tutaj jak zwykle przy zmianach burmistrzowskich ta kwestia była jakby techniczną sprawą i ta uchwała została podjęta przez naszą Radę Gminy, wynikająca jakby z normalnego toku działania i kadencyjności Rady. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań powiatu tarnowskiego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, to Szanowni Państwo Radni się z tym zapoznali, ale chcę tu powiedzieć, że to jest drugi ośrodek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, taki od lat funkcjonuje w Lubczy. Teraz uruchamiamy taki w Rzeźnicach. Powiat przyjął uchwałę i powierzył te zadania nam. Za tym idą też pieniądze z powiatu. Dlatego ta uchwała została podjęta i myślę, że jest to z korzyścią dla mieszkańców, aby świetlica popołudniowa była taka uruchomiona dla
dla tych dzieci. I uchwała zmienia podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej. Jest to normalne we wszystkich gminach Rzeczypospolitej, że pod koniec roku te zadania, które zostały wykonane, a zostały jakieś tak zwane końcówki, resztówki, zostają przeniesione na lata następne, bądź też te zadania, które zostały wcześniej zaplanowane i nie zostały wykonane, powodują to, że są to takie środki wolne, które są wprowadzane na budżet roku następnego, co pewnie się objawi w sytuacji, kiedy będziemy mówić w punkcie 14, 12 podjęcie uchwały budżetowej w gminie Ryglice. Tutaj są też środki w tych zmianach uchwały budżetowej dotyczących pewnych zadań, które były zakontraktowane w Unii Europejskiej, a rozliczenie ich następuje w styczniu, w związku z tym zostaje przeniesienie i mniej więcej w większości ta sprawa, o ile się nie mylę, pani skarbnik, dotyczyła wykonanie dochodów. To już jest autopoprawka do 2015, ale pewnie jak się rozgadałem, to już bym jechał te dane. W związku z powyższym proszę o chwilę przerwy, bo myślę, że będzie dla wszystkich. Chyba, że państwo... Ogłaszamy 5-minutową przerwę.